Kochani, przynosimy ten mikrofon Justyna, co nie, tak jak tutaj wymyślono. Niech nas usłyszą, niech usłyszą głośno hasło dzisiejszego wydarzenia, bo dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Moi drodzy, ogromnie się cieszę, że spotykamy się tutaj dzisiaj znowu. Kochani, Grzegorz Braun, poseł mimo okręgu 23 na Podkarpaciu, poseł wszystkich Polaków, poseł wszystkich wolnych ludzi, symbol polskości, symbol wolności, symbol normalności, której tak bardzo brakuje tutaj, w szczególności w Warszawie, brakuje tutaj w tym Sejmie. Brakuje w całej Polsce. Jeden poseł, jeden jedyny, tak bardzo mocno walczący o nas, o Polaków, o polskie szkoły, o polskie rodziny, o Polaków, o polskie szpitale, o polskie małe i średnie firmy, o polskość, o wolność, o normalność. Rano, pewnie wielu z was nie spało, jechało pół Polski, żeby tutaj dzisiaj być. Żeby być tutaj dzisiaj, żeby razem pokazać wsparcie. Pokazać wsparcie, ale też wywrzeć presję. Wywrzeć presję na tych, którzy w imię jakiejś chorej ideologii, chorej wyobraźni, fantazji, czy czym by nazwać to, sumienie tych, którzy dzisiaj pozwolą sobie na podniesienie ręki za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Kochani, Grzegorz Braun potrzebuje naszego wsparcia. Ci ludzie, którzy dzisiaj będą tam głosować, niech wyczują, niech poczują naszą presję, bo jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby wiedzieli, że jesteśmy i będziemy. Że nie odejdziemy stąd dzisiaj, czekamy tak samo tutaj na naszego posła. O 13 ma być teoretycznie głosowanie. Zgromadzenie zgłoszone jest do późnych godzin wieczornych. Nie jest to do końca protest. Jest to koczowanie w imię wolności, o którą codziennie dla nas, dla naszych seniorów, dla naszych dzieci walczy Grzegorz Braun. Poniżany, upokarzany. Opisuje się go w przeróżny, dziwaczny sposób, bo teraz polskość, teraz propolskie hasła nazywane są rosyjską propagandą. Jesteśmy tutaj, bo jesteśmy Polakami. Jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. I szacunek do ojczyzny pokazuje właśnie Grzegorz Braun. Jest przykładem dla wszystkich. Z całej 460 wszystkich innych piastujących wszelakie urzędy w Polsce, tu w Warszawie i nie tylko. Jak szanować i jak kochać ojczyznę. Brawo! Brawo! A jaka maleńka flaga polska na Sejmie. Kiedyś była tutaj. Moi drodzy, to dzisiejsze wydarzenie. Ta niebiesko-żółta. Jest organizacją, jest ruchem oddolnym bardzo wielu organizacji i stowarzyszeń, które pokrótce teraz wymienię. Jeżeli kogoś pominę, to przepraszam. Powstała także strona Murem za Braunem, gdzie napisaliście petycję w obronie posła. Jedź, co się gapisz! Pismo do posłów, aby obudzili się i zagłosowali, tak jakby sami prędzej czy później może to dotyczyć także ich. Przeczytam te organizacje, które podpisują się pod dzisiejszym wydarzeniem. Raz jeszcze przepraszam, jeżeli kogoś pominę. Ruch Wolni o Rzesze. Brawo, że jesteście! Grupa Doskonalenia w rozpoznaniu informacji, nawiązywania łączności, GI300. Brawo! Rodacy kamraci! Stowarzyszenie Polska to my Sosnowiec!
Convention. Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie. Fundacja Nowe Spektrum Grzegorz Płaczek. Brawo, 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 Cieplej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Skopną z Justyną Sobą na czele. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei. Stowarzyszenie WIR Masz Głos. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Pani Katarzyna Ternawa-Gwóźdź i Przyjaciele. Góralskie Weto. Telewizja w Realu 24 Panbaj. Stowarzyszenie Polska Siła Jawożno. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Adam Kania. Polskie Weto. Norymberga 2.0. Niezależne Media Rebel 24. Fundacja Pobudka. Fundacja Konfederacja Giedrzwocka. Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność. Fundacja Pobudka. I jeszcze wielkie brawa. I jeżeli kogoś pominęłam, to bardzo przepraszam. Moi drodzy, są tutaj rodacy, kamraci, są, byli i będą, myślę, przy pośle Grzegorzu. Jesteśmy tutaj dzisiaj, moi drodzy, razem, zanim oddam głos pozostałym osobom, które chcą wypowiedzieć się w obronie posła. Przyjmijmy, że pierwszeństwo mają organizatorzy, czyli te wszystkie 26 organizacji i stowarzyszeń. Jesteśmy tutaj dzisiaj ponad podziałami, bo jesteśmy mocno z prawej strony, ale warto to podkreślić, że wielu z nas różnią różne różnice. Wielu z nas nie zgadza się w niektórych kwestiach, ale jesteśmy tutaj dzisiaj razem, by stanąć w obronie Grzegorza Brauna. Może nas słyszy. Może ci idący dzisiaj głosować usłyszą nas. Pragnę jeszcze powiedzieć, że wczoraj Grzegorz Braun przed samą północą miał prawo swoich niemalże 15 minut, aby powiedzieć, o co chodzi. Bo w skrócie powiem, że 10 oskarżeń, 9 o nienoszenie maseczki w kampanii rzeszowskiej, w kampanii prezydenckiej, w której sama brałam udział i wielu innych tutaj obecnych. I nikt z nas nie ma za to żadnej sprawy, a jego próbuje się w jakiś żałosny sposób pokorzyć. 10 sprawa to zaburzenie porządku ruchu drogowego, gdy podczas manifestacji 7 października przyjechał zamiast cywila samochodem, które zgromadzenie było zgłoszone, gdzie tam w ciekawy sposób wyrósła jakaś przeszkoda betonowa. Czy tak postępuje się w kraju, który zwie się demokratycznym? Nie! Czy zostawimy go samego? Nie! To przypomnijmy głośno! Presja ma sens! 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 Ostatnio przygotowałem. Kochani, ja tu jestem z moją malutką Janiną, która już słyszę, że daje głos. Jest z nami też Piotr Biedka, HWDP, brawo, że są z nami wolne media. Niezależne na tyle, na ile ich nie przyblokują. Jeszcze raz bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj dzisiaj zorganizować. Przekazuję głos Justynie. Ja idę do mojego maluszka. I jeszcze raz! Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Kochani, jedna kwestia organizacyjna, bo ten głośnik stoi dosyć daleko, czasami przerywa. Cofnijmy się troszeczkę w drugą stronę, te 2 metry. Jeżeli chodzi o zasięg głosu w stronę Sejmu, on się nie zmieni, a każdy, kto się będzie wypowiadał, będzie lepiej słyszalny, bo to nie będzie przerywało po prostu. Super, świetnie. A tutaj też ludzie będą mieli przejście. Dziękuję. Oddaję mikrofon Justynie. Proszę, Justynie. Dziękuję. Pytanie, które zadawaliśmy tutaj bardzo wiele razy. Czy są tu wolni ludzie? Tak! Czy wolni ludzie są z Grzegorzem Braunem? Tak! Przygotowaliśmy dla was kilka haseł, żeby nas tam w tym okrągłym cyrku usłyszeli. Okrągłym cyrku, bo tam jest zdecydowanie za mało takich ludzi jak Grzegorz Braun.
No to zaśpiewamy. Posła Brauna dziś bronimy, sprawiedliwość wywalczymy. Posła Brauna dziś bronimy, sprawiedliwość wywalczymy. Posła Brauna dziś bronimy, sprawiedliwość wywalczymy. Kochani, możemy przyjąć taką formułę tego spotkania, że pewnie wielu z was chciałoby zabrać głos. Będziemy krzyczeć i śpiewać, żeby nas tam było słychać, ale będziemy też słuchać słów wsparcia dla naszego najlepszego posła. Dla człowieka, który się nie ugiął, mimo że wielokrotnie był poniżany na tej sali sejmowej, wbrew wszelkim przepisom, zasadom państwa prawa. Przez ostatnie 2,5 roku przekonaliśmy się, że prawo w tym państwie nie znaczy nic. I w imię jakichś chorych decyzji dyktowanych z zagranicy nasz rząd jest marionetkowy. Zdrajcy w pierwszych ławkach w kościele siedzą. Pana Jezusa przyjmują. Kim oni są? Okej. Żadne zniewagi nie zniszczą Brauna odwagi. 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 Tutaj mi Karolina odpowiada, że do przemowy zgłosił się przedstawiciel bądź przedstawicielka Stowarzyszenie Nauczyciele do Wolności. Zapraszam. Brawo! Brawo! Szanowni Państwo, przez ostatnie 2 lata doświadczaliśmy hipokryzji, zakłamania i głupoty urzędników oraz rządzących naszym krajem. Przekonywaliśmy się o tym również dzięki interwencjom poselskim pana Grzegorza Brauna i wyrażamy głębokie uznanie dla postawy pana posła. Pan poseł Grzegorz Braun stanął w obronie wielu ludzi i w obronie nauczycieli również, za co mu bardzo dziękujemy. Jesteśmy tutaj, by wyrazić sprzeciw wobec prób odebrania immunitetu poselskiego posłowi Grzegorzowi Braunowi. Nie godzimy się na takie polityczne rozgrywki. Nie zgadzamy się również na próby uciszania posła z życia publicznego w tak haniebny sposób. Dziś komisja sejmowa urządza kolejny teatrzyk za pieniądze Polaków. Panowie posłowie, nie kompromitujcie się już więcej. Już wystarczy. Byliśmy tutaj w lipcu wspierać również pana Grzegorza Brauna i osobiście byłam w budynku sejmowym. Miałam okazję słuchać wypowiedzi posłów. Nie ukrywam, że były to żenujące wypowiedzi. Haniebne. I dzisiaj mamy ciąg dalszy tego teatrzyku. To było, szanowni państwo, widowisko pozbawione moralności, etyki i rozumu. I to wszystko, żeby bezzasadnie ukarać człowieka, który stoi za prawdą, za wolnością słowa, za patriotyzmem i chrześcijaństwem. Nie ma naszej zgody na takie traktowanie pana Grzegorza Brauna i apelujemy do posłów o rozsądek i sprawiedliwość. Murem za posłem Grzegorzem Braunem. Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Moi drodzy, kolejni z współtwórców tego dzisiejszego wydarzenia to Watahy Głosu Obywatelskiego. Wielkie brawa i bardzo proszę panią Małgosię o zabranie głosu, a was, moi drodzy, ci, którzy mogą być w ujęciu kamery, podejdźcie tutaj bliżej, stańmy razem, aby w tych naszych mediach było widać, że jesteśmy. Wielkie brawa dla gości! Dziękuję, kochani. Co
wam powiedzieć, że jesteśmy tutaj, Wataty Głosu Obywatelskiego są tutaj, żeby poprzeć pana posła Grzegorza Brauna. Jesteśmy tutaj dla wspólnej sprawy. Bo zobaczcie, przez 30 lat posłowie nadużywali naszej cierpliwości, wykorzystywali to, gdzie się znajdują. Nadużycia gospodarcze i inne, ekonomiczne. Wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić. A teraz i nikt nikomu nie odbierał immunitetu przez 30 lat. A teraz Grzegorz Braun za co? Zamówienie prawdy, kochani! Zamówienie prawdy! Za to, że nie chciał włożyć maseczki. Za to, że jest tym, kim jest. Nie boi się, mówi prawdę. Po co? Bo kocha Polskę, bo broni Polaków, występuje w naszym imieniu. Nie możemy stworzyć tego precedensu. Po prostu nie możemy, bo jeżeli dzisiaj Grzegorz Braun, to jutro kto? My. Wszyscy. Jeżeli teraz nie będziemy razem, nie będziemy mówić prawdy, no to po nas. To jest ostatni moment. A teraz stracimy wolność, jeżeli my teraz nie staniemy za Grzegorzem Braunem. I dlatego my, Watahy Głosu Obywatelskiego, popieramy go. Wszystkie Watahy z całej Polski. Jesteśmy z nim. I teraz razem. Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Moi drodzy, czy któryś z organizacji, które dzisiaj współtworzą to wydarzenie, też się śpieszy? Bo wiemy, że dzisiaj Nauczyciele dla Wolności mają wydarzenie pod komisją, gdzie to jesteście? Ministerstwo Edukacji. O 11:00 tutaj panu nauczycielowi, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale powiem. Zresztą jest grafika w sieci, próbuje się odebrać prawo wykonywania zawodu. Za co? Za to, że na WF-ie dzieciom kazał ćwiczyć zdalnym zamiast siedzieć i kapić się w telefon. Więc tak to wygląda. Brawo dla pana, o ile dobrze pamiętam, Andrzeja. Tutaj pani Fundacji Outbox, bardzo proszę o zabranie głosu i dziękujemy za włączenie się w to wydarzenie. Wielkie brawa, kochani! Dzień dobry wszystkim. Przyszłam tutaj, żeby podziękować panu Grzegorzowi Braunowi za walkę podczas tych dwóch ostatnich lat, bo jako jedyny poseł wstawił się za takimi ludźmi jak między innymi ofiary przemocy, które mają posttraumatyczny stres i nie mogą zakrywać sobie układu oddechowego, jakiejkolwiek części układu oddechowego żadnymi maskami. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję w imieniu ludzi, którzy doświadczyli przemocy i którzy doświadczają posttraumatyczny stres każdego dnia. Poza tym życzę wszystkim tutaj siły do tej walki, panu Grzegorzowi też, a wszystkich innych posłów, którzy siedzą razem tam z panem Braunem na sali, zapytam, czy wam nie wstyd zachowywać się niehumanitarnie? Proszę obronić dzisiaj Grzegorza Brauna. Dziękuję bardzo. Brawo! Wielkie brawo! Murem! Za Grzegorzem Braunem! Murem! 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 Moi drodzy, są z nami dzisiaj ci, którzy wspierają Grzegorza Brauna, Grzegorz Braun także ich wspiera. Bardzo proszę o zabranie głosu jednych ze współorganizatorów tego wydarzenia, rodacy, kamraci, pan Wojciech Olszański, bardzo proszę, i Marcin Osadowski. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Jak to pięknie brzmi. Kochani, zobaczcie jedni w lewo, drudzy w prawo. Większej ukraińskiej neobanderowskiej flagi nie ma w żadnej Warszawie. W żadnym kraju nie ma. W żadnym mieście w Polsce. I zastanawiam się tak, czy to są senatorowie Dumy Ukraińskiej neobanderowskiej, bo pamiętacie, że Konstytucja Ukrainy chroni Banderę i innych morderców Polaków. Jedyny Grzegorz Braun się temu sprzeciwiał. I teraz tak. Zwracam się
Panie dyrektorze, gdzie jest? Zwracam się do prokuratora, do prokuratury Warszawa Śródmieście. W budynku Parlamentu Rzeczypospolitej siedzą ludzie, którzy złamali artykuł 117 kodeksu karnego i podżegają do wojny. Jest taki artykuł 117, że ludzie, którzy podżegają do wojny, podlegają karze do 25 lat więzienia. I przeczytamy teraz, prosimy was o cierpliwość, to jest bardzo ważne. My musimy w naszych działaniach politycznych personalizować. Nie, że ktoś coś zrobił, że zrobiono, że się zrobiło. Nie. Konkretnie nazwisko i imię. Nas się tyka po nazwisku i imieniu. My też będziemy po nazwisku i imieniu. Przeczytamy wam osoby, które podlegają pod artykuł 117 kodeksu karnego. Jako takie powinny być przesłuchane, bo są podejrzane o popełnienie przestępstwa o podżeganiu do wojny. Marcin. Mówimy o posiedzeniu 47, głosowanie numer 37 z 27 stycznia 2022 roku, punkt 25, o poselskim projekcie uchwały w sprawie solidarności z Ukrainą, uchwały w sprawie wezwania państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej. Głosowano nad całością projektu. Przeczytamy wam teraz osoby, które naszym zdaniem wypełniają znamiona opisane w artykule 117 i głosowały za. A byli to posłowie Sejmu RP, w zasadzie wszyscy, dwóch nie głosowało w ogóle, a tylko jeden był przeciw. Czytamy tych, którzy byli za. Jeszcze słowo. Nie miejcie wątpliwości. Odebranie immunitetu Braunowi, posłowi Braunowi, to pretekst. Pretekst. I tylko pretekst. Zanim przeczytamy te nazwiska tych podejrzanych o popełnienie przestępstwa, chcemy powiedzieć, że jedynie poseł Grzegorz Braun zachował się jak Polak, zachował się jak patriota, zachował się jak narodowiec. Sprzeciwił się wspieraniu wojny przez posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dwóch facetów do pomocy tam do auta poproszę. Pomóżcie wynieść facet. Czytamy. Panowie, podejdźcie do auta. Do pomocy. Czytaj, proszę. Z PiSu. Adamczyk Andrzej. Andruszkiewicz Adam. Andzel Waldemar. Ardanowski Krzysztof. Arendt Iwona. Ast Marek. Babalski Zbigniew. Babinec Piotr. Bartosik Ryszard. Bartuś Barbara. Baszko Mieczysław. Hańba! Bąk Dariusz. Hańba! Bielecki Jerzy. Hańba! Błaszczak Mariusz. Hańba! Bochenek Rafał. Hańba! Borowiak Joanna. Hańba! Bortniczuk Kamil. Hańba! Borys Szopa Bożena. Hańba! Buda Waldemar. Hańba! Burzyńska Lidia. Hańba! Chmielowiec Zbigniew. Hańba! Choma Kazimierz. Hańba! Chorosińska Dominika. Hańba! Chrzan Tadeusz. Hańba! Cicholska Anna. Hańba! Cieślak Michał. Hańba! Cymański Tadeusz. Hańba! Czarnecki Krzysztof. Hańba! Czarnecki Przemysław. Hańba! Czarnecki Witold. Hańba! Czarnek Przemysław. Hańba! Czartoryski Arkadiusz. Hańba! Czerwińska Anita. Hańba! Czochar Katarzyna. Hańba! Dąbrowska Banaszek Anna. Hańba! Dobrzyński Leszek. Hańba! Doleta Zbigniew. Hańba! Dorywalski Bartłomiej. Hańba! Drabek Przemysław. Hańba!
Duda Elżbieta! Hańba! Duda Jan! Hańba! Duszek Marcin! Hańba! Hańba! Dworczyk Michał! Hańba! Dziedziczak Jan! Hańba! Dziuk Barbara! Hańba! Emilewicz Jadwiga! Hańba! Filipiak Ewa! Hańba! Fogiel Radosław! Hańba! Galęba Leszek! Hańba! Gawenda Adam! Hańba! Gawron Andrzej! Hańba! Garza Grzegorz! Hańba! Gębicka Anna! Hańba! Giżyński Szymon! Hańba! Klęc Teresa! Hańba! Gliński Piotr! Hańba! Golińska Małgorzata! Hańba! Krzyczymy hańba, krzyczymy hańba spokojnie, z godnością. Oni się nie zawahają, żeby zniszczyć nasze życie, więc należy im się. Tak? Kołuch Kazimierz! Hańba! Kończarz Jarosław! Hańba! Kontarz Robert! Hańba! Kosek Mariusz! Hańba! Kosiewska Małgorzata! Hańba! Kurska Agnieszka! Hańba! Kurski Maciej! Hańba! Grubarczyk Marek! Hańba! Kut Mostowy Andrzej! Hańba! Gwiazdowski Kazimierz! Hańba! Gwóźdź Marcin! Hańba! Hałas Teresa! Hańba! Hoc Czesław! Hańba! Hoffman Zbigniew Grzegorz! Hańba! Chorała Marcin! Hańba! Chreniak Paweł! Hańba! Jach Michał! Hańba! Janczyk Wiesław! Hańba! Janowska Małgorzata! Hańba! Kaczmarczyk Norbert! Hańba! Kaczyński Filip! Hańba! Kaczyński Jarosław! Hańba! Kaleta Piotr! Hańba! Kaleta Sebastian! Hańba! Kałużny Mariusz! Hańba! Kamiński Mariusz! Hańba! Kanthak Jan! Hańba! Kampinos Fryderyk! Hańba! Kołakowski Lech! Hańba! Kosakowski Wojciech! Hańba! Kosztowniak Andrzej! Hańba! Kosztowniak Andrzej! Hańba! Kowalczyk Henryk! Hańba! Kowalski Janusz! Hańba! Kownacki Bartosz! Hańba! Kozanecka Ewa! Hańba! Kozik Krzysztof Janusz! Hańba! Krajewski Jarosław! Hańba! Krajewski Wiesław! Hańba! Krasulski Leonard! Hańba! Król Piotr! Hańba! Krupka Anna! Hańba! Kryj Andrzej! Hańba! Kubiak Marta! Hańba! Kubów Krzysztof! Hańba! Kuchciński Marek! Hańba! Kurowska Maria! Hańba! Kurowski Władysław! Hańba! Kuczęba Jacek! Hańba! Kwiecień Anna! Hańba! Kwitek Marek! Hańba! Latos Tomasz! Hańba! Lichocka Joanna! Hańba! Lipiec Krzysztof! Hańba! Lisiecki Paweł! Hańba! Lorek Grzegorz! Hańba! Ławniczak Tomasz! Hańba! Machałek Marzena! Hańba! Macierewicz Antoni! Hańba! Maląg Marlena! Hańba! Malik Ewa! Hańba! Małecki Jerzy! Hańba! Małecki Maciej! Hańba! Masłowska Gabriela! Hańba! Materna Jerzy! Hańba! Mateuszak Pielucha Beata! Hańba! Matusiak Grzegorz! Hańba! Matuszewski Marek! Hańba! Matuszny Kazimierz! Hańba! Milczanowska Anna! Hańba! Milewski Daniel! Hańba! Morawiecki Mateusz! Hańba! Mosiński Jan! Hańba! Moskal Kazimierz! Hańba! Mrówczyński Aleksander! Hańba! Mularczyk Arkadiusz! Hańba! Murdzek Wojciech! Hańba! Müller Piotr! Hańba! Nowicka Danuta! Hańba! Ociepa Marcin! Hańba! Olejniczak Waldemar! Hańba! Olszewski Dariusz! Hańba! Ołdakowski Adam! Hańba! Osuch Jacek! Hańba! Ozdoba Jacek! Hańba! Paluch Anna! Hańba! Pamuła Teresa! Hańba! Paul Jerzy! Hańba! Pawłowska Monika! Hańba! Piecha Bolesław! Hańba!
Piechowiak Grzegorz. Hańba! Pieczarka Anna. Hańba! Piątkowski Dariusz. Hańba! Płaziński Kacper. Hańba! Płońska Elżbieta. Hańba! Pogoda Szymon. Hańba! Polaczek Jerzy. Hańba! Polak Marek. Hańba! Polak Piotr. Hańba! Przypominam, że to są tylko nazwiska. Porowska Wioletta. Hańba! Pożucek Marcin. Hańba! Puda Grzegorz. Hańba! Rau Zbigniew. Hańba! Rusecka Urszula. Hańba! Rychlik Paweł. Hańba! Rzymkowski Tomasz. Hańba! Sak Piotr. Hańba! Sasin Jacek. Hańba! Schmidt Anna. Hańba! Schreiber Łukasz. Hańba! Selin Jarosław. Hańba! Siarka Edward. Hańba! Siarkowska Anna Maria. Hańba! Hipiera Zdzisław. Hańba! Skwarek Sławomir. Hańba! Nie żałujmy se, kochani, nie żałujmy. Jedyna szansa po nazwisku i imieniu tych leni śmierdzących, tych łajdaków, którzy zagłosowali za to, żeby nas wciągnąć do wojny za ukraińską neobanderowską sprawę. Jedynie Grzegorz Braun był przeciw. Czytamy dalej. Nie żałujcie sobie tej hańby. Tyle naszego. Smoliński Kazimierz. Hańba. Sobolewski Krzysztof. Hańba. Soboń Artur. Hańba. Soina Agnieszka. Hańba. Sójka Katarzyna. Hańba. Stachowiak Różecka Mirosława. Hańba. Stefaniuk Dariusz. Hańba. Strzałka Beata. Hańba. Suski Marek. Hańba. Szabławka Artur. Hańba. Szarama Wojciech. Hańba. Szczudło Aleksandra. Hańba. Szczurek Żelazko Józefa. Hańba. Szefernaker Paweł. Hańba. Szlachta Andrzej. Hańba. Szulowski Krzysztof. Hańba. Szumowski Łukasz. Hańba. Szwed Stanisław. Hańba. Szymańska Ewa. Hańba. Szynkowski Welsenk Szymon. Hańba. Śniadek Janusz. Hańba. Śnieżek Adam. Hańba. Świat Jacek. Hańba. Tchórzewski Krzysztof. Hańba. Telus Robert. Hańba. Terlecki Ryszard. Hańba. Tomaszewski Włodzimierz. Hańba. Trepka Mariusz. Hańba. Dłejew Sylwester. Hańba. Uruski Piotr. Hańba. Uściński Piotr. Hańba. Warchoł Marcin. Hańba. Wargocka Teresa. Hańba. Warwas Robert. Hańba. Warzecha Jan. Hańba. Wasserman Małgorzata. Hańba. Wawrzyk Piotr. Hańba. Wąsik Maciej. Hańba. Weber Rafał. Hańba. Wesoły Marek. Hańba. Wicher Patryk. Hańba. Witek Elżbieta. Hańba. Wojciechowski Grzegorz. Hańba. Wojtyszek Agata Katarzyna. Hańba. Woś Michał. Hańba. Woźniak Grzegorz Adam. Hańba. Woźniak Tadeusz. Hańba. Wójcik Michał. Hańba. Wróblewski Bartłomiej. Hańba. Zagórski Marek. Hańba. Zawiślak Sławomir. Hańba. Zieliński Jarosław. Hańba. Zieliński Tomasz. Hańba. Siobro Zbigniew. Hańba. Zubowski Wojciech. Hańba. Zyska Ireneusz. Hańba. Żalek Jacek. Hańba. Wszyscy won. Wszyscy won. Wszyscy oni głos przeciwny do naszego dzisiejszego bohatera tego spotkania. Człowieka niezłomnego w Sejmie, który stoi po stronie ludu. Brawo Grzegorz Braun. Brawo. 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 Grzegorz Braun, Grzegorz Braun, Grzegorz Braun, Grzegorz Braun, Grzegorz Braun, Grzegorz Braun. I jedziemy dalej, żadnego nie pominiemy, jesteśmy sprawiedliwi, każdemu się należy.
tak zwana koalicja, tak zwana obywatelska, głosowało za wojną 126, za 126, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie głosowało 0. Adamowicz Piotr. Aniśko Tomasz. Augustyn Urszula. Asiewicz Tadeusz. Bochenek Mateusz. Borowczak Jerzy. Borys Piotr. Budka Borys. Chmiel Małgorzata. Cichon Janusz. Cyrański Adam. Czernow Zofia. Czykwin Eugeniusz. Toliniak Barbara. Cikowski Waldy. Fabisiak Joanna. Feliks Magdalena. Frydrych Joanna. Frysztak Konrad. Kadowski Krzysztof. Kajewska Aleksandra. Kajewska Kinga. Kapińska Elżbieta. Kasiuk Pichowicz Kamila. Gelert Elżbieta. Głogowski Tomasz. Golbik Marta. Grabarczyk Cezary. Grabczuk Krzysztof. Grabiec Jan. Grupiński Rafał. Hajdar Riad. Hanajczyk Agnieszka. Hardi Naglas Jerzy. Hartwig Iwona. Hok Marek. Jahira Klaudia. Janyska Maria. Jaros Michał. Jaśkowiak Janna. Joński Dariusz. Kinowa Błońska Małgorzata. Kierwiński Marcin. Kluzik Rostkowska Joanna. Kołodziej Ewa. Kodwiński Zbigniew. Kozłowska Iwona. Kostuś Tomasz. Kowal Paweł. Krawczyk Michał. Kropiwnicki Robert. Król Wojciech. Krząkała Marek. Krzywonos Henryka. Lasek Maciej. Lenartowicz Gabriela. Lenz Tomasz. Leszczyna Izabela. Lubnauer Katarzyna. Łącki Artur. Łośko Magdalena. Marchewka Arkadiusz. Jagna Marczułajtis-Walczak. Krzysztof Mieszkowski. Miller Raimund. Proponuję hańba krzyczeć na dwie sylaby. Hańba! Będzie nam raźniej i cieplej. Miszalski Aleksander. Hańba! Mroczek Czesław. Hańba! Mrzykłocka Izabela Katarzyna. Hańba! Myrcha Arkadiusz. Hańba! Napieralski Grzegorz. Hańba! Najman Sławomir. Hańba! Niedziela Dorota. Hańba! Niemczyk Małgorzata. Hańba! Mitras Sławomir. Hańba! Nowacka Barbara. Hańba! Nowak Tomasz Piotr. Hańba! Nykiel Mirosława. Hańba! Okład Rywnowicz Marzena. Hańba! Olichwer Tomasz. Hańba! Olszewski Paweł. Hańba! Osos Katarzyna. Hańba! Papkę Paweł. Hańba! Pępek Małgorzata. Hańba! Piątkowski Krzysztof. Hańba! Piechota Sławomir Jan. Hańba! Piekarska Katarzyna Maria. Hańba!
Plockę Kazimierz! Hańba! Pomaska Agnieszka! Hańba! Poncyliusz Paweł! Hańba! Protas Jacek! Hańba! Rosa Monika! Hańba! Rosa Trinariusz! Hańba! Rusiecki Grzegorz! Hańba! Rutnicki Jakub! Hańba! Rząsa Marek! Hańba! Saługa Wojciech! Hańba! Uwaga! Uwaga! Chwila ciszy i ile tchu w piersiach. Nie żałujta se ludzie, jedyna okazja. On usłyszy, to niosą mu. Ojcze, dyrektorze, wal. Nie bójmy się tego robić, nie płaczmy nad ich losem. Nie jesteśmy płaczkami tutaj, żeby płakać nad ich losem. Sami sobie na to zasłużyli. Uwaga! Schetyna Grzegorz! Zimińska Krystyna! Siemoniak Tomasz! Sienkiewicz Bartłomiej! Skowrońska Krystyna! Sługocki Waldemar! Sonik Bogusław! Sowa Marek! Sterczewski Franciszek! Szczerba Michał! Szewiński Andrzej! Żłobka Adam! Szumilas Krystyna! Szymański Tomasz! Śledzińska Katarasińska Iwona! Tomczyk Cezary! Tracz Małgorzata! Truskolaski Krzysztof! Tyszkiewicz Robert! Urbaniak Jarosław! Wałęsa Jarosław! Wcisło Marta! Wielichowska Monika! Wilczyński Ryszard! Witczak Mariusz! Wojciechowska Anna! Zębaczyński Witold! Zielińska Urszula! Ziętarski Piotr! Zwiewka Tadeusz! Ci wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali za podżeganiem do wojny. Naszym zdaniem wypełniają znamiona artykułu 117. Jedynie Grzegorz Braun był przeciw. Wiwat Grzegorz Braun! Wiwat! 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 Przypomnę też, że wszyscy ci posłowie stworzyli pandemię głosowaniem. Gdyby nie było głosowaniem za pandemią, nie byłoby pandemii. Czytamy dalej. Oto podejrzani o podżeganie do wojny wypełniający znamiona artykułu 117. Lewica. Adamczyk Rafał. Hańba! Eichler Romuald. Hańba! Biejat Magdalena. Hańba! Buzi Wiesław. Hańba! Czarzasty Włodzimierz. Hańba! Czerniak Jacek. Hańba! Duch Marek. Hańba! Cimianowicz Bąk Agnieszka. Hańba! Falej Monika. Hańba! Kawkowski Krzysztof. Hańba! Gdula Maciej. Hańba! Kosek Popiołek Daria. Hańba! Iwaniak Arkadiusz. Hańba! Konieczny Maciej. Hańba! Kupiec Maciej. Hańba! Kotula Katarzyna. Hańba! Kretkowska Katarzyna. Hańba! Krutul Paweł. Hańba! Kucharska dziedzic Anita. Hańba! Kulasek Marcin. Hańba! Maciejewska Beata. Hańba! Matysiak Paulina. Hańba! Nowicka Wanda. Hańba! Owas Robert. Hańba! Pawliczak Karolina. Hańba! Prokop Paczkowska Małgorzata. Hańba! Rutka Marek. Hańba! Jesiolin Gwiagus Joanna. Hańba! Sykułasz Majdzińska Małgorzata. Hańba! Sowińska Anita. Hańba! Szczepański Wiesław. Hańba! Szejna Andrzej. Hańba! Szopiński Jan. Hańba!
Śmieszek Krzysztof. Tomaszewska Tadeusz. Trela Tomasz. Uber Han Katarzyna. Wieczorek Dariusz. Wolski Zdzisław. Wątor Bogusław. Zandberg Adrian. Zawisza Marcelina. Żukowska Anna Maria. Koperski Przemysław. Ci posłowie głosowali za wojną. Wojną naszym zdaniem wypełniają znamiona artykułu 117 kodeksu karnego. Przed nami kolejni posłowie. Koalicja Polska. Bartoszewski Władysław Teofil. Wejna Paweł. Biernacki Marek. Grzyb Andrzej. Kasprzak Mieczysław. Klimczak Dariusz. Kosiniak Kamysz Władysław. Krajewski Stefan. Dajcie ten mikrofon bliżej jeszcze. Kurzawa Dariusz. Lubczyk Radosław. Łopata Jan. Maliszewski Mirosław. Nowogórska Urszula. Pasławska Urszula. Paszyk Krzysztof. Protasiewicz Jacek. Raś Ireneusz. Rzepa Jarosław. Sawicki Marian. Marek. Siekierski Czesław. Tomczak Jacek. Zgorzelski Piotr. Ziejewski Zbigniew. Żelazowska Bożena. Oni byli za. A teraz grupa, która winna wspierać posła Grzegorza Brauna. Synku, chodź razem, unisono. Uważaj na ludziska. Oto ludzie, którzy podżegają do wojny w interesie neobanderowskiej Ukrainy. Przypomnę, że Stefan Bandera, który wydał rozkaz wymordowania wszystkich Polaków, jest chroniony konstytucją neobanderowskiego państwa Ukraina. Takie są fakty, nikt tego nie zmieni. Uwaga! Konfederacja! Za wojną głosowali! Bosak Krzysztof! Hańba! Jambor Artur! Hańba! Kamiński Krystian! Hańba! Kulesza Jakub! Hańba! Sośnierz Dobromir! Hańba! Duduj Krzysztof! Hańba! Urbaniak Michał! Hańba! Winnicki Robert! Hańba! Honor uratował Grzegorz Braun! 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 Mamy też dwie sprytne gapy, które w ogóle nie głosowały. Berkowicz Konrad i Korwin Mikke Janusz. Polska 2.50, niejakiego Hołowni. Muszę sobie ulżyć, jakżeś sprytnie wyglizdowali się do tego klubu. Spryciule za skrońce prawdziwe, ale też za wojną. Okryli się hańbą. Kil Piątek Hanna. Gramatyka Michał. Chemnik Kloska Paulina. Maksymowicz Wojciech. Zalewski Paweł. Zimoch Tomasz. Porozumienie. Bukowiec Stanisław. Gowin Jarosław. Michołek Iwona. Sroka Magdalena. Lwypi Michał. Kukiz 15 za wojną! Kukiz!
Hańba! Sachajko Jarosław! Hańba! Tyszko Stanisław! Hańba! Żuk Stanisław! Hańba! Jest taki skrót PS, nie wiem, wiedzą co to znaczy. A polskie sprawy, popatrzcie się! Za wojną! Kiszyński Zbigniew! Hańba! Sośnierz ojciec Andrzej! Hańba! Szramka Paweł! Hańba! Ścigaj Agnieszka! Hańba! PPS! Kwiatkowski Robert! Hańba! Rozenek Andrzej! Hańba! Senyszyn Joanna! Hańba! Nieznani albo niezrzeszeni! Eichler Zbigniew! Hańba! Gala Ryszard! Hańba! Mejza Łukasz! Hańba! Chcieliśmy powiedzieć o posłach kilka dobrych słów. Przejrzałem Wikipedię, przejrzałem słownik języka polskiego, przejrzałem polskie wydawnictwo naukowe, przejrzałem internet, wszedłem na stronę synonimy.pl i powiem wam, że nie znalazłem żadnego polskiego słowa, które mogłyby być zakwalifikowane jako dobre słowo o tych posłach. Pozostaje mi w stosunku do nich milczenie. Słowniku trzeba. Ale warto głośno krzyknąć za posłem, który jest niezłomny, który walczy o nasze interesy, który nawet nie wspierany po tej samej stronie barykady walczy do końca, mimo że wyrzucano go z sali sejmowej. Człowiek, który w wielu sprawach bliskich naszemu sercu jest niezłomny. Grzegorz Braun! 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 Kamraci i kamratki, rodacy, zdobędziemy władzę. Zdobędziemy władzę, wejdziemy do Sejmu. To jest pała Somowska, z niej bije o Polskę troska. To jest pała Somowska, ja Somowiec wam to mówię. Tą pałą Somowską będziemy wrogów ojczyzny zapraszać do poprawy. Obiecałem panu komisarzowi policji żadnych wulgaryzmów, żadnych brzydkich słów, żadnych przekleństw, no to nie będzie. Słowo się dało polskiej policji, trzeba polskiej policji dotrzymywać słowa, bo polska policja dotrzymuje słowa. Mówi wam to prawnuk pierwszego policjanta Rzeczypospolitej Witalisa Olszańskiego, który był pierwszym gliną w Bydgoszczy. Jego imieniem i nazwiskiem jest nazwana Komenda Wojewódzka Policji. Cieszmy się, że jest polska policja, bo jak jej nie będzie, to przyjdzie banderowska policja albo żydowska policja. To jest pała Somowska, z niej bije o Polskę troska. To jest pała Somowska, z niej bije o Polskę troska. Proszę Cię Boże Przenajświętszy, w obronie Grzegorza Brauna, żeby struny głosowe moje wytrzymały, a ramię moje wytrzymało, kiedy będę sprawiedliwość od ucha zadawał. Zgodnie z kawaleryjską komendą, od ucha po wrażych banderowskich mordach fal. I to by było na tyle. Zostali jeszcze senatorowie, nie zapomnimy o nich. Następną razą za tę flagę ten, który wydał zgodę, pójdzie na ciężkie prace. Na ciężkie prace. Obawiam się, że marszałek Senatu zwali winę na panią sprzątaczkę. Zapomniała posprzątać. Dziękujemy bardzo! Dziękujemy raz jeszcze, kochani. Jesteśmy tutaj, wyrażając wspólnie swoje wsparcie dla Grzegorza Brauna. A ja, jak już tak dobrze szło krzyczenie, nie hańba. Moi drodzy, Kazimierz Smoliński, czy to coś wam mówi? Poseł PiS, przewodniczący Komisji Regulaminowej
spraw poselskich immunitetowych, przepraszam, podpisał wszystkich 10 wniosków o uchylenie immunitetu. Kochani, podkreślmy to. Kazimierz Smoliński. Kazimierz Smoliński, który wczoraj w trakcie przedstawiania pewnego rodzaju wyjaśnienia z ust pana posła, nie było go na sali obrad, pomijając to, że sala obrad była już niemalże pusta, ponieważ była to już prawie godzina 24. Moi drodzy, wśród tych wszystkich ponad 20 organizacji jest także Adam Kania z Natalią, który reprezentuje polskie weto Norymberga. Nie wiem, w co tam jeszcze Adam jest uwikłany, ale społecznik i działacz, który próbuje być tam, gdzie jest potrzeba, to o tą wolność i godność zawalczyć. Proszę o brawa, bo Adam potem udaje się pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby stanąć po stronie naszych nauczycieli. Bardzo proszę. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Kochani, rok temu, gdyby mi ktoś powiedział, że będę jadał śniadania z Grzegorzem Braunem, powiedziałbym, puknij się w głowę, to jest nierealne. Natomiast tak życie moje poukładało się, że angażując się w projekt Norymberga 2.0 jako prezes Fundacji Polskie Weto, dziś mogę powiedzieć, że jestem bliskim współpracownikiem jedynego niezłomnego posła, którego ten Sejm próbował ukarać tylko i wyłącznie za to, że stał po naszej stronie ludzi, którzy pragną żyć w normalnej, wolnej Polsce. Czy my możemy się zgodzić na to, żeby człowiek, który jako jedyny poseł za każdym razem, będąc na każdym proteście, wspierał nas swoim działaniem w tym budynku, który być powinien budynkiem praworządności, musiał w tym budynku upominać się o tą praworządność. Czy my pozwolimy na to, żeby ten poseł, który właśnie próbował upominać się i upomina o praworządność, został karany jako jedyny poseł w historii Polski w ogóle, już nie tylko wolnej Polski, 220 tysiącami złotych tylko za to, że nie chciał upodlić swojego nazwiska. Czy jest nasza na to zgoda? Nie! Kochani, to jest jedyny poseł, który został ukarany. 220 tysięcy pani marszałek Witek zabrała nie posłowi, tylko rodzinie pana posła i rozpisała pobieranie tej kwoty, uwaga, do połowy kolejnej 10. kadencji Sejmu. Może pani marszałek Witek kocha pana posła w jakiś specjalny, nam niezrozumiały sposób, który powoduje, że zagwarantowała panu posłowi już obecność w kolejnej kadencji sejmowej. Za to by się wydawało, należałyby się brawa do pani Witek. Ale my wiemy, że to wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, że idąc po posła Brauna, tak naprawdę idą po nas, po ludzi, których wolność i biało-czerwona leży na sercu. Czy możemy się zgodzić na to, żeby przyszli po nas? Nie! Moi drodzy, musimy zarażać swoich przyjaciół, znajomych tym, żeby byli zatroskani o dzieje tego kraju. Bo jeśli my tego nie zrobimy, to nikt inny z nas tego nie zrobi. I pomimo tego, że pan poseł Braun jest w takim miejscu, który się nazywa Konfederacja, to pomimo tego, że Konfederacja ma różne kolory i odcienie i barwy, powinniśmy to miejsce w Sejmie wspierać całą mocą. Dlaczego? Bo jest to jedyne ugrupowanie w tej chwili, które wyrąbało dziurę w systemie i dostało się w ilości 11, chciałoby się rzec, żeby tam było 11 Braunów, mamy jednego, ale jest tam 11, którzy zrobili wyrwę w systemie. I teraz wykorzystajmy... I teraz musimy wykorzystać tą wyrwę w systemie, żeby przy następnych wyborach z tej 11 zrobiło się tam co najmniej 111. Pomożecie? I
ostatnią rzecz, którą ja chciałem powiedzieć, zanim przekażę mikrofon Natalii. Natalia jest związana z projektem Norymberga 2.0, ale myślę, że nie będę spoilerował o tym, co chcę powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Przypatrywałem się tutaj z boku, jak była czytana ta lista hańby i artykuł 117, który mówi o podżeganiu do wojny. I patrzyłem na tą piękną operatorkę w mundurze policyjnym, która jest tutaj prawdopodobnie po to, żeby cały ten materiał był później analizowany. Dzięki Bogu! Żeby był analizowany przez mądrych policjantów z Wydziału Kryminalnego. Panowie z Wydziału Kryminalnego, chciałbym się zwrócić do panów. Wszyscy ci posłowie, którzy w styczniu zagłosowali na tak w tej ustawie, o której panowie tutaj wcześniej mówili, powinni siedzieć. Tyle ode mnie, dziękuję. Muszą siedzieć! Muszą siedzieć! Norymberga! 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 Na razie wiszą. Ja zaskoczyłam, Asia i zanim się rozliczą. Nie zakrywaj, bo ten. Dobrze, nie będzie o Norymberdze, ale nie wiem, w którą stronę się obrócić, bo tak naprawdę chciałabym do was. Nie do was. Do was wszystkich. Bo ja patrzę i jest mi smutno, więc będą gorzkie słowa. Patrzę i chylę czoła przed wszystkimi wami, którzy tu jesteście. Ale pytam się w duchu, dlaczego tak mało? Za Grzegorzem Braunem jest ponoć tyle ugrupowań, tyle ruchów, tyle związków, tyle osób ma go na ustach i nie ma nas. I to trzeba sobie powiedzieć. Jest nas tutaj dzisiaj za mało. A tylko policja dopisała. No, policja, brawo dla policji! Brawo! Brawo! Murem za Braunem! 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 Moi murem za Braunem! Po co zrobił poseł Braun, to wiemy i Adam to też przypomniał, więc nie będę tego powtarzała, bo gdybyśmy nie wiedzieli, kim jest Grzegorz Braun dla nas, to by nas tutaj nie było. Cały czas pytam się, gdzie jest ta cała reszta. I przygotowałam sobie parę słów, bo ja czułam, bo jest to trzeci protest z rzędu, na którym jest nas tylko tylu. Czułam, że tak będzie i że te gorzkie słowa chcę wam wypowiedzieć, ale ja mam wrażenie, że nas tu jest tak mało, a śledzi nas wszystkich bardzo dużo w tych wszystkich grupach. Jesteśmy najlepsi w tym, żeby sobie te wiadomości przesyłać, linkować. To jest non-stop i to jest bolączka naszych najbliższych osób, którzy tu jesteśmy. I wiecie co? Zróbcie jedną rzecz dla mnie. Niech każdy z was wyciągnie swój osobisty telefon i mnie teraz nagra. Tylko dlatego, żebyście sobie znowu w tych grupach to poprzesyłali, ale bardzo pokornie to mówię, nie z pychą. Nagrajcie mnie i żebym ja sobie też to przypomniała, jak zapomnę znowu, gdzie powinnam być, wtedy, kiedy powinnam być. Chodźcie telefony i nagrajcie, bo to będziecie przesyłać według uznania, jeśli chcecie, ale zróbcie to. Ja nie potrzebuję tych mediów. Pamiętajcie, że jesteśmy w bańce informacyjnej. Inni ludzie nie będą tego oglądać, tylko nasi znajomi. A może będzie to ciekawszy materiał, jak sami to nagracie. Dlatego, że ich tu nie ma. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja 2 lata temu też nie myślałam, że będę gdzieś tutaj jeździła do Warszawy, do Sejmu. Ja 2 lata temu nie znałam tylu wolnościowych środowisk. I tak naprawdę powiem, może to będzie trochę aroganckie z mojej strony, ale tak naprawdę to 2 lata temu te wszystkie grupy nie były potrzebne. Nikt o was nie wiedział. Przekażcie to im. Nikt o was nie wiedział, bo nie byliście potrzebni. Bo 2 lata temu, niespełna 3, nie było jeszcze w Polsce od II wojny światowej tak źle, żeby władza stamtąd właśnie tak bardzo ingerowała w życie każdego Polaka. Nie było tak źle. Jest fala ludzi, jest jakiś impuls, jest jakaś iskra zbuntowanych, obudzonych Polaków. Tylko co? Jesteśmy tutaj sami. Każdy sobie, każdy w swojej własnej bańce informacyjnej i grupie. Jakie macie zasięgi wszyscy? Jakie macie zasięgi? Kilkaset osób, kilkaset tysięcy, jakbyście mieli, versus 38-milionowy niespełna kraj? Jak będziecie działać w pojedynkę, to nic nie zdziałamy. I może to jest znowu bezczelne z mojej strony, ale przeczytam to, co chcę przeczytać, to też będą nazwiska. To nie są nazwiska hańby, bo dla mnie te osoby, które ja znam, i to jest bardzo mała grupa, to są liderzy wolnościowych środowisk. Wzywam tu, bo żałuję, że nie ma. PJJ, Rafał Piek, dr Bodnar, dr Zięba,
strajk przedsiębiorców. Rodacy, kamraci, też wasz tu mam, ale chylę czoła jesteście. Witold Gadowski, Maciej Maciak, to są ludzie, których słucham na bieżąco. Ja się pytam, gdzie wy jesteście i gdzie są wasi ludzie? Nie słuchaj! Bo wy dobrze znacie Grzegorza Brauna, bo wy go chwalicie w kuluarach, ale nie ma was tu dzisiaj. I ja wam powiem jedno. Nie wygracie i nic nie zdziałacie. I o tej wolności możecie na swoich kanałach tylko pięknie opowiadać. Ale nic nie zrobicie, jak będziecie sami. Wiecie, ile tam siedzi ludzi? Tam siedzi 449 posłów, którzy nie działają na naszą, na nasze dobro, tylko na naszą szkodę. Jest tych posłów tylko 11 z jednym Grzegorzem Braunem. Chcecie ich podmienić? Że was tutaj nie ma? Gdzie jesteście? Skoro wolność i ta sprawa wolności jest wam bliska. Ja się pytam, ja bym sobie marzyła, żeby tam w Sejmie był pan z kamratów, był pan Rafał Piech, pan doktor Bodnar, żebyście się tam kłócili, jak ta Polska ma wyglądać, kto ma lepszy na nią pomysł. Ale sami? Sami możecie tylko opowiadać tym ludziom, którzy was słuchają, o tym, jak będzie pięknie, jaka będzie cudowna wolność. Ale tak naprawdę te wszystkie ważniejsze decyzje, najważniejsze, tam są podejmowane. Nie udawajcie, że zrobicie to sami, bo okłamujecie tych ludzi. Nigdzie ich sami nie zaprowadzicie. Albo będziecie razem z nami stać zawsze i to za tą jedenastką, która już tam jest, albo naprawdę nas nie będzie. I przyjdzie czas, bo robią się takie ustawy, że nawet stanie na ulicy protestowanie, wiecie, o której ustawie mi chodzi, wejdzie, nie daj Boże, wejdzie w przyszłym roku w styczniu, to nawet takie stanie na ulicy będzie niebezpieczne, bo będzie zagrażało bezpieczeństwo naszemu życiu i zdrowiu, bo nas spacyfikują na przykład, bo będzie nam się pętla zaciskała na szyi. I tak jak sobie powtarzałam w domu od 2 dni. 2 lata temu nikt was nie znał, bo was nie potrzebował. A za niedługo tyle nam zostało. Przyjdzie czas, że znowu ludzie nie będą was potrzebować, bo będzie za późno. I nie chcę żadnych braw. Ja bym chciała ciszy i zadumy nad tą wolnością, którą tracimy właśnie, bo nie ma nas tu razem. Dziękuję, Polska! Dlatego wspieramy i walczymy o Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun! 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 Pani teraz Justyna chciała głosem tutaj do Natalki, a za chwilę Grzegorz płacze, jak to się samo komentuje, jesteś tu gdzieś, Grzesiu, chodź do nas. Justyna musi coś powiedzieć. A tak przy okazji, moi drodzy, Justyna miała wczoraj urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Wzruszyłam sobie z Natalii i stwierdziłam, że muszę się wepchnąć przed Grzegorza Płaczka. Jako weteranka też podsejmowych protestów, większość z was tam widziałam. Przypomnę, protestowaliśmy od 15 września prawie co 2 tygodnie do lutego. Także dobre pół roku tutaj spędziliśmy, nawet sypiając w namiotach, nawet marznąc, moknąc. I powiem wam, że jak na 9 rano, to jest nas dzisiaj mimo wszystko wyjątkowo dużo. Wielkie brawa dla was. Ale chciałoby się więcej. To, o czym powiedziała Natalia, jest mega istotne. Powiem wam też szczerze od serca. Byłam i jestem nadal mega mocno hejtowana, atakowana za to, że się nie odcięłam od Grzegorza Brauna. Są to, przypuszczam, też jakieś tam powynajmowane trolle, ale i ludzie, którzy się dali im podpuścić. I powiedziałam sobie, jeśli ktoś używa tak silnych środków i pieniędzy, żeby mnie z tej drogi zawrócić, to znaczy, że ja tym bardziej muszę nią iść. Dlatego murem za Grzegorzem Braunem! I kochani, to jest prawda. To my, którzy poświęciliśmy tak dużo czasu, pieniędzy, nerwów na obecność na tych protestach, ale i wszelką działalność społeczną,
żeby zatrzymać tą pędzącą globalistyczną machinę, powinniśmy powiedzieć każdej osobie, która dzieli, która publicznie atakuje innych. Nie iść tą drogą. Problemy rozwiązuje się rozmawiając bezpośrednio. Nie atakuj innych publicznie, bo dzielisz ludzi. A my nie chcemy wybierać ten czy tamten. Nie chcemy wybierać. Doskonale wiemy, że jeżeli mamy wygrać z tym systemem, to musimy użyć wszelkich środków. Również wejść do jego środka. Tam. Tam jest epicentrum zła. Tak, tam muszą być nasi przedstawiciele tacy jak Grzegorz Braun. Nie uda się go sklonować. Ale jest wielu prawych ludzi, którzy mogą tą walkę podjąć. I nie hejtujmy ich za to. Wspierajmy każde możliwe działania. Czy tych ludzi, którzy próbują budować alternatywę dla tego zgniłego systemu, czy tych, którzy chcą wejść do środka i powiedzieć: Polska wróci! 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 Kochani, niektórzy mówią, że kopie się z koniem, jeżdżąc po sądach, wspierając lekarzy nękanych za poglądy, za mówienie prawdy. Że kopie się z koniem, walcząc z przymusem szczepień. 1800 spraw, które trafi do Trybunału Konstytucyjnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mega trudno jest mi walczyć z hejtem, który powoduje, że ludzie przestają mi ufać i nie mam po prostu pieniędzy na pracowników kancelarii prawnej, którzy obsługują kilkadziesiąt pism dotyczących przymuszania polskich dzieci do szczepień. Za chwilę obowiązkowe będą pewnie szczepionki covidowe. Ten hejt, te podziały na górze przeszkadzają nam bronić polskich dzieci. Przeszkadzają nam bronić nasze rodziny, przyszłe pokolenia. Pokażmy, że można inaczej. Pokażmy, że nie damy się już dzielić. Wspierajmy każdą osobę, która podejmuje działania, a przede wszystkim Grzegorza Brauna, bo myślę, że on największy ciężar na siebie bierze. On jest właśnie tam w epicentrum zła. Także dziękuję mu, będę go wspierać, nie dam się zawrócić z tej drogi i dziękuję Grzegorzowi, że mnie wpuścił do kolejki. Dzięki, kochani. Żadne zniewagi nie zniszczą Brauna odwagi. 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 Zapraszam Grzegorza Płaszka, Fundacja Nowe Spektrum. Brawo! Brawo. Witam wolnych Polaków. Nie wiem, w którą stronę powinienem spoglądać. Na początku miałem taki pomysł, że będę patrzył na panią prześliczną policjantkę, która tutaj chodzi z kamerą i nas nagrywa, ale gdzieś mi zniknęła. Przodem do ołtarza to zawsze. Pomyślałem sobie, w jakiej nam Polsce przyszło obecnie żyć. Ja nie potrafię ani krzyczeć, ani wznosić haseł, i także ukłon dla bratów, kamratów. Nie mam takich predyspozycji jak panowie, natomiast serce mi wyrywa tak samo jak wam, bo to, co się dzieje obecnie w ojczyźnie, to jest nienormalne. Co się musiało wydarzyć w naszym życiu, że dzisiaj zamiast siedzieć w domu i oglądać telewizję, postanowiliście wyjść i spotkać się tutaj, żeby zamanifestować niesprawiedliwość, która ma miejsce w polskim Sejmie i dotyczy pana posła. Jakkolwiek by brzmiało jego nazwisko, z jakiejkolwiek byłby strony sceny politycznej, dzieje się coś niesprawiedliwego. I chciałem jako osoba, która od roku prowadzi fundację, której celem jest wspieranie nas nie tylko w kwestii walki z sanitaryzmem, ale walki z tym obłędem, który obecnie się dzieje w Polsce, zaświadczyć, że żaden inny poseł Rzeczpospolitej Polskiej obecnej kadencji w ostatnich 2 latach, a zwłaszcza w ostatnim roku, nie pomógł mojej fundacji, naszej fundacji, jak zrobił to pan poseł Grzegorz Braun z jego biurem. I chciałem o tym wam, Polacy, powiedzieć. Nie ma osoby bez winy. Ja też mam długą listę win i grzechów. Natomiast
Nie można panu posłowi zarzucić tego, że nie stanął po naszej stronie. I tutaj nie chodzi o maseczki. Tutaj chodzi o coś więcej. Tutaj chodzi o to, że pan poseł jako jedyny postanowił sprawdzić, co robi pan prezes Cessak w kwestii bezpieczeństwa szczepień naszych dzieci. To pan poseł postanowił wejść do miejsca, w którym ciepłą posadę znalazł pan profesor Szumowski. I jako jedyny poseł postanowił tam wejść i sprawdzić, czy ma miejsce nielegalne zwalnianie osób, które pracują w instytucie. Nie jestem związany z żadną partią polityczną i chcę, żeby to było jasne i myślę, że wielu z was też w swoim sercu może sobie odpowiedzieć, że nie wszyscy jesteśmy z Konfederacji. Tutaj nie chodzi o Konfederację. Tutaj chodzi o to, że jedna osoba w postaci pani Witek postanawia zabrać posłowi jego wypłatę. To jest po prostu niesprawiedliwe. Przyjechałem tutaj ze Śląska, wiem, że jesteście z różnych stron Polski, żeby powiedzieć, że jest grupa osób, między innymi wy, ale również ci, którzy będą pewnie nas potem gdzieś oglądać, którzy mówią głośne i stanowcze nie. Ja słuchajcie, nawet jak teraz do was to mówię, to się po prostu zwyczajnie denerwuję, bo ja nigdy nie sądziłem, że będę pod Sejmem w Warszawie i będę bronił posła o 9 rano. To jest po prostu nienormalne. Każdemu z was bardzo dziękuję za to, że swoją postawą dajecie jeszcze nadzieję nie tylko mi, ale również moim dzieciom, że są osoby i są Polacy w Polsce, którym na sercu jest to, jak będzie budowana przyszłość naszych młodych pokoleń, bo ja jako młody, jako Polak, to słowo młody, takie nietrafione, chcę powiedzieć, że nie jesteście sami, gdziekolwiek jesteście i my robimy, ja również z fundacją, wszystko co w mojej mocy, żebyście nie mieli poczucia, że jesteście sami. Chciałem również powiedzieć, że jestem niesamowicie zaskoczony informacją, że Justyna chciałaby pomagać i nie masz wsparcia finansowego, to jest mój apel do osób, żeby pomogli Justynie, bo Justyna pomaga wam. My jako Fundacja Justyna w takim razie też mogę oficjalnie powiedzieć, przekażemy dzisiaj skromne 500 zł na konto twojej działalności, żeby wesprzeć takie osoby, bo uważam, że tak powinno być i jestem również zaskoczony niesamowicie tym, jak Natalia, nie wiem gdzie jest Natalia, bo pewnie pobiegła już do Ministerstwa Edukacji, żeby bronić kolejnego Polaka, ale jestem niesamowicie mile zaskoczony, że ta dziewczyna ma w sobie tyle pary i chciałem również poprosić was wszystkich Polacy, nie wiem gdzie jest też Karolina Pikuła, gdzie jest Karola? Słuchajcie, to jest Polka, która dzisiaj nie spała, przyjechała z malutką Janią z Rzeszowa, żeby zamanifestować, swój sprzeciw i na koniec żadnych oklasków, także ja nie potrzebuję, ale proszę o oklaski dla Karoliny jako dowód wdzięczności za jej postawę pro Polską. Wszystkiego dobrego i żyje wolna Polska. Grzegorz, to chyba myślisz, że dzięki mnie możesz zabrać głos. I co raz jakieś miłe słówka. No nic. Jeszcze w kwestii finansów. Panie marszałek Witek ma pieniądze. Pieniądze Grzegorza Brauna. Nasze pieniądze. Proszę pana, ja pana bardzo często słyszę, ja bardzo lubię pana słuchać. Trzymajmy się zasady, że najpierw organizację, później pan zabierze głos do mikrofonu, bo ja już tu z panem jestem w komitywie na niejednym proteście. Moi drodzy, jeszcze raz murem za Grzegorzem Braunem i zaraz poprosimy przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Są też tacy po naszej stronie. Pan profesor Zajączkowski specjalnie z Lublina tutaj dzisiaj, żeby razem wykrzyczeć murem, murem za Grzegorzem Braunem! 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 Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję naprawdę niezdawkowo każdemu, kto dzisiaj przyjechał. Witam też tych, którzy obserwują nas przez niezależne media i są z nami. Gdy tutaj jechałem, to przypomniało mi się takie zdanie napisane kiedyś przez Cypriana Norwida. Kto prawdę głosi, ten niepokój wszczyna.
Dzisiaj, proszę Państwa, zebraliśmy się, aby zamanifestować naszą jedność z panem posłem Grzegorzem Braunem. Ale wiemy doskonale, że nie chodzi tylko o tego jednego wyjątkowego posła. Chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi przede wszystkim o prawdę w życiu społecznym. Przez ostatnie 2 lata byliśmy świadkami niespotykanej w historii ludzkości akcji propagandowej na wielką światową skalę. Kiedy propaganda jest udana, kiedy odnosi skutek, kiedy może działać na ludzi? Jest jeden warunek udanej propagandy i propagandziści, specjaliści od takich działań doskonale o tym wiedzą. Propaganda odnosi skutek, jeśli jej przekaz jest szczelny. Jeśli alternatywne głosy nie mogą dojść do odbiorców. Jeśli wszyscy mówią unisono, jeśli z każdego kanału brzmi jeden głos, wtedy ludzie stają się ofiarami działań propagandowych. Stają się po prostu ofiarami kłamstw. I my tutaj się dzisiaj zbieramy, żeby przede wszystkim zamanifestować swoją wolę życia w prawdzie. Proszę Państwa, wiemy, że żyjemy od ponad 2 lat w wielkim matriksie. Ten matriks jest stworzony przez ludzi, którzy mają w kieszeni rządy świata. Wróciłem niedawno z dużej międzynarodowej konferencji w Wiedniu. Konferencja nosiła tytuł Better Way, lepsza droga. Zgromadzili się tam, jak policzyłem, reprezentanci około 20 krajów. Niektóre wystąpienia były przygotowane przez wybitnych naukowców, specjalistów w różnych dziedzinach. To była konferencja, na której się chociażby dowiedziałem, że majątek wielkich korporacji równa się budżetowi 16 najbogatszych państw świata. Albo że po raz pierwszy w historii ludzkości mamy do czynienia z sytuacją, kiedy rządy prawie wszystkich krajów zostały kupione. Są w kieszeniach wielkiej światowej finansjer. I te rządy całkowicie wyalienowały się od swoich społeczeństw. To nie jest tylko los Polaków i innych nacji. To jest po prostu w tej chwili los prawie całego świata. To jest jedna strona medalu, ale jest jeszcze druga. To, że odbyła się ta konferencja w Wiedniu, świadczy też o tym, że budzi się taki wielki, oddolny ruch społeczny. Ruch takich ludzi jak my, którzy co prawda mówią innymi językami, ale myślą i czują w taki sam sposób. Tworzy się nowy świat. Bo ten świat, który został zaplanowany dla nas przez Klausa Schwaba i spółkę z Davos, to jest świat jednej wielkiej utopii, kolejnej utopii, którą próbuje się w świecie zbudować. Myśmy już w XX wieku doświadczali takich utopii. Nazistowska utopia, komunistyczna utopia. To były utopie być może bardzo groźne, z pewnością bardzo groźne, ale nie na taką wielką skalę. Ta utopia jest o wiele groźniejsza. Ale jest w tym wszystkim jedna dobra wiadomość, że utopia z natury rzeczy nie może zostać zrealizowana, że ona musi upaść. I my musimy przetrwać ten trudny okres, w którym nam dane jest żyć. Nie możemy stracić nadziei, nie możemy powiedzieć, że nie damy rady. Będzie trudno, będzie na pewno jakiś okres prześladowań. Być może niektórzy stracą coś, co uważają za cenne. Ale na tych gruzach musi powstać i powstanie z pewnością nowa rzeczywistość. To jest dzisiaj dla nas takie wielkie wyzwanie.
Norwid napisał, nadzieja jest z prawdy. Proszę Państwa, jeśli my opowiadamy się za prawdą, szukamy prawdy, to musimy mieć nadzieję. Nadzieja nie jest matką głupich. Nadzieja jest z prawdy. Chociaż to jest takie trudne doświadczenie, bo żyć prawdą nie jest łatwo, bo prawda jest trudna, z trudnością do nas dociera i trudno jest się jej niekiedy poddać. Wiemy, co jest prawdą, a nie żyjemy zgodnie z prawdą. Wiemy, co jest dobrem, a wybieramy, co jest złe. Ale musimy mieć wiarę, przekonanie, że to, co prawdziwe i dobre, ostatecznie zwycięży. Że te siły zła, które postanowiły zrobić ze świata kolejny wielki obóz koncentracyjny, nie mogą ostatecznie wygrać. Ci, którym marzy się transhumanizm, ci, którzy chcieliby zdepopulować ludzkość do rozmiarów może najwyżej 500 000 000 ludzi, że to są obłąkańcy, do których przyszłość nie może należeć. Musimy być dzisiaj tego świadomi, bo coraz więcej ludzi jest tego świadomych. Mimo wszystko, chociaż dzisiaj może nie jest nas dużo, to świadomość w ludziach narasta. To doświadczenie tak zwanych strzykawek było bardzo ciężkie dla wielu ludzi. Ale miało na pewno jeden dobry efekt, o ile o dobrych efektach tu można mówić, że niektórzy na własnym ciele przekonali się, że nie tędy droga, że zostali oszukani. I my musimy podtrzymywać w ludziach nadzieję i mówić im prawdę. Dzisiaj prawda jest bardzo źle widziana. Po raz pierwszy w historii, proszę Państwa, to też trzeba podkreślić, nauka została kupiona. Dzisiaj niektórych artykułów nie można ogłaszać. Dzisiaj zamawia się artykuły. Jeśli ktoś chce napisać dobry artykuł, to nie ma szans go ogłosić w wysoko punktowanym czasopiśmie. Dzisiaj honor zastąpiło honorarium, krótko mówiąc. A zatem czas jest trudny, ale my musimy zdawać sobie z tego sprawę. Prawda zawsze była trudna, prawda zawsze coś kosztowała. Nie myślmy, że prawda nic nie kosztuje. Ale życie prawdą, chcę to mocno podkreślić, bo sam tego doznałem, sam tego doświadczyłem, daje ogromną satysfakcję i siłę w życiu. Siłę w życiu. Jeśli ludzie się czegoś boją, boją się na przykład utraty pieniędzy, utraty pracy, utraty zdrowia, to niech spojrzą w prawdzie na rzeczywistość i wtedy wyzbędą się tego lęku. Naprawdę nie ma się czego obawiać, bo to wszystko jest jak domek z kart. To niebawem może runąć. Być może wcześniej niż później. Być może runie z hukiem, może będą przy tym jakieś katastrofy, ale to się po prostu nie może utrzymać. Ten absurd, nonsens, takie słowa też pojawiały się w Wiedniu podczas tej konferencji, musi runąć. Proszę Państwa, więc chciałbym Państwa natchnąć mimo wszystko taką nadzieją. Norwid pisał, nadzieja jest z prawdy, ale i sąd jest z prawdy. Nadzieja jest z prawdy, ale i sąd jest z prawdy. Pamiętajmy o tym, że ten sąd też będzie, wcześniej czy później. Dla wierzących i dla niewierzących, dla partyjnych i dla bezpartyjnych, dla młodych i starych. Dla wszystkich będzie sąd. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, że nie dosłyszał, gdy prawda do niego przemówi. Na tym polega sąd, że sąd jest sprawą. Proszę Państwa, ponieważ zgromadziliśmy się tutaj, żeby manifestować swoją jedność z panem Grzegorzem Braunem, przypomnę jeszcze jedno wydarzenie. Prawie rok temu
Gościliśmy w Polsce pana doktora Rainera Finmisia z jego bliskimi współpracownikami. To jest człowiek, który bardzo dużo robi, żeby zbierać materiały dowodowe przeciwko tym przestępstwom, które obecnie się w skali światowej dokonują. I z tej okazji pan poseł Grzegorz Braun poprosił mnie też, żebym zredagował deklarację warszawską przeciw nowemu totalitaryzmowi. I ta deklaracja została podpisana w listopadzie ubiegłego roku, między innymi przez pana doktora Rainera Finmisia, przez pana posła Brauna. Nic nie straciła ze swej aktualności. To jest listopad 2021. Pozwolę sobie na koniec przeczytać ostatni fragment tej deklaracji. Naszym obowiązkiem jest opór wobec władzy, która nadużywa swych prerogatyw. Konieczna jest też walka z wszelkimi formami dyktatury. Protestujemy nie tylko przeciw różnorodnym szykanom, ale przede wszystkim przeciw bezimiennej, tyranicznej potędze, która rządzi dziś światem finansów, mediów, nadzoru policyjnego i polityki. Godność osoby, prawda i prawo naturalne nie mogą ostatecznie przegrać z nowym totalitaryzmem. Stójmy zdecydowanie. Stoimy zdecydowanie po stronie najważniejszych ludzkich wartości. Bądźmy zjednoczeni, odważni i aktywni. Z pewnością wygramy. I te słowa, myślę, że powinny iść w świat. Już zresztą poszły, została ta deklaracja przetłumaczona na przynajmniej dwa języki obce. Niech to dociera, niech to idzie dalej, niech się niesie. Można też te deklaracje sobie w całości przeczytać, na przykład w tej mojej książce Globalna zmiana, co musimy obronić i jak działać. Podobno końcówka nakładu, można jeszcze kupić. Proszę Państwa, próbujmy budować oddolnie nową rzeczywistość. Bądźmy aktywni i nie dajmy się zastraszyć. Dziękuję bardzo. Prawda zawsze się obroni! Prawda zawsze się obroni!